Przed godziną 15 do mieszkańców kamienicy przy ulicy Mickiewicza w Ścinawie zapukali policjanci. Przed pan policjant i powiedział, że obok w kamienicy jest remont i znaleźli granaty. I czekają właśnie na saperów i kazali nam poopuszczać mieszkania, tak mówi, do 4 godzin dla bezpieczeństwa. To są po niemieckie, wszystkie, cała ta ulica. Tego co wiem, to nic nie znajdowano, no przypadek, że się znalazło. Ewakuowaliśmy około 10 osób, a także zostały zamknięte pobliskie 2 sklepy. Łącznie odnaleziono 9 granatów z czasów II wojny światowej. Sytuacja była niebezpieczna. Gdyby doszło do wybuchu tego jednego, eksplodowałyby pozostałe granaty, więc mogło być ogromne zagrożenie dla mieszkańców tej kamienicy. Po zakończeniu akcji saperów lokatorzy mogli bezpiecznie wrócić do swoich mieszkań.